Magma to jest taki maraton matematyczny dla gimnazjalistów. Ten maraton matematyczny, jak tutaj już koleżanka kilka lat temu mówiła, to tak troszeczkę podpatrzyliśmy pomysł z Turku, gdzie nasza szkoła jeździła przez wiele lat. Chcieliśmy jeszcze, wiadomo, rozwijać pasje matematyczne u uczniów i ponadto też spotkać się z nauczycielami z całego powiatu. Teraz już nawet wyszliśmy poza powiat, bo są dwie szkoły z Tomaszowa Lubelskiego, tak żeby się też poznać lepiej z nauczycielami. Nowe kategorie w tym roku to jest życia wzięte, takie odczytywanie danych. I druga kategoria to jest o liczbach i wyrażeniach. W tym roku dodatkowo jest, mówię, ta piąta kategoria, która nie jest kategorią konkursową, tylko tą kategorią taką integracyjną, można powiedzieć. Na pewno ci gimnazjaliści, którzy biorą u nas udział w tym maratonie, później zdecydowana większość przychodzi do nas do szkoły i trafia na różne profile związane właśnie też z matematyką. Większość oczywiście na matwis, ale są też osoby, które są na biochemach. Tam też mają matematykę rozszerzoną przez ostatnich latach, więc też mogą rozwijać te swoje pasje. Puchar, już Pani mówiła, duma, no właśnie, z uczniów. Jest taka opcja, że za rok też Pani przyjedzie z inną grupą już? No jak najbardziej, a jest szansa, że dwoje z nich będzie jeszcze. I w przyszłym roku były różne zadania takie właśnie dla, w sumie dla każdego. I trochę takich normalnych, programowych, no i takie fajne, ciekawe, niektóre naprawdę, no, zaskakujące. Tak ponad program, ale nie aż tak bardzo, żeby nie można było ich zrobić jakimś pomysłem na przykład. Na pewno dobrze nam poszło, jestem tego pewna, bo pracowaliśmy zespołowo, ale nie spodziewaliśmy się pierwszego miejsca. Wydaje mi się, że wszystkie były jednakowo trudne i we wszystkie musieliśmy włożyć tyle samo pracy. No trochę siedzieliśmy wczoraj, na przykład mieliśmy dodatkowe matematyki prawie przez pół dnia właściwie. Sądzę, że większość znajduje się w materiale szkolnym, ale były też takie zadania, które wykraczały ponad poziom normy. To są uczniowie, którzy pracują cały czas systematycznie, więc to się nie bierze, prawda, z wczoraj czy sprzed tygodnia, ale to jest praca wielu lat u niektórych, bo niektórzy są trzecioklasistami. Dwie osoby jest z klas trzeciej, dwie są z klas drugiej, więc zdolności, praca, wszystko razem.